to jest bardzo piękna odpowiedź na pytanie, po co nam ten rozwój osobisty, dlaczego mamy ciągle coś tam czytać i dlaczego to jest w zasadzie niekończący się proces w naszym życiu, że jak już raz wejdziemy na tę ścieżkę, to nie powinniśmy nigdy z niej schodzić, prawda? Cześć, witajcie w nowym tygodniu. Od razu powiem wam, że w miniony piątek miałem wielką przyjemność nagrać ponad godzinną rozmowę z moim już teraz dobrym znajomym Bogdanem Smolorzem, który jest piekarzem niezwykłym, takim, któremu zależy na jakości, na zdrowiu ludzi, który piecze chleby od ponad 40 lat i teraz uczy ludzi, jak robić to w taki sposób, żeby zachować zdrowie. Bardzo dobry, ciekawy, ciepły człowiek, który piecze chleby i jednocześnie też ma swój kanał na YouTubie. No i rozmawia tam z różnymi ludźmi, których polubił i zaprosił też mnie, także bardzo fajnie nam się rozmawiało. Rozgadaliśmy się, ponad godzinę chyba trwała ta rozmowa. Ile z tego ostatecznie pojawi się na kanale YouTube, nie wiem, zobaczymy. Polecam wam piekarza Bogdana Smolorza i jego stronę, jego kanał. Pod tym wideo umieszczę wam dzisiaj link. I to tyle. Pozdrawiam, bo Bogdan też zawsze śledzi audioinspiracje i wiem, że słucha prawie każdych i audiobooków również. Bardzo ci, Bogdanie, dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. A ja dzisiaj w pomarańczowej teczce mam książkę napisaną przez człowieka, któremu musimy oddać należną cześć i szacunek i nawet nie 5, a 10 minut. Chciałbym wam przeczytać dłuższy fragment z książki Boba Proctora, zmarłego w tym roku w wieku 87 lat, autora książek rozwojowych, wielkiego zwolennika teorii o energii, o częstotliwościach, o mocy naszego umysłu, o prawie przyciągania. Był jednym z bohaterów słynnego filmu i książki Sekret. Postać kontrowersyjna, ale pisząca fantastycznym językiem. Świetny też gawędziarz i nic dziwnego, że był jednym z najpopularniejszych nauczycieli sukcesu na świecie. I z jego książki Sztuka Życia, czyli 23 lekcje coachingowe. Chciałbym wam przeczytać. To nie jest może najbardziej znana jego książka, bo ta najbardziej znana to Urodziłeś się bogaty z 1984 roku. Natomiast ta była napisana w 2015 roku i wydana 2 lata później przez wydawnictwo MT Biznes w Polsce. Posłuchajcie fragmentu jego filozofii, bo myślę, że wiele z tego możemy wykorzystywać, nawet należałoby. Sposób, w jaki zostałeś zaprogramowany genetycznie, pisze Bob Proctor, determinuje, czy będziesz używać częściej lewej czy prawej półkuli mózgowej. Prawa półkula jest bardziej kreatywna. Zajmuje się kolorami, obrazami, muzyką, uczuciami. Lewa półkula jest bardziej analityczna i sekwencyjna. Skupia się bardziej na intelekcie. Osoba, u której dominuje lewa półkula, będzie miała więcej problemów ze zmianą swojego podejścia. Czy to brzmi znajomo? Przede wszystkim zostaliśmy tak wychowani, by wierzyć, że tam znajdują się wszystkie odpowiedzi. Gdy byliśmy mali, mówiono nam, żebyśmy spróbowali coś wymyślić. Szliśmy do naszych rodziców i mówiliśmy: chcę to mieć, a rodzice na to: a jak zamierzasz to dostać? Dziecko nie ma pojęcia, jak to zrobić. I tak zostaje z wrażeniem, że nie dostanie czegoś, czego pragnie, bo nie potrafi wymyślić, jak to dostać. Gdy dzieci są starsze, rozmawiają z rodzicami o czymś, co naprawdę pragną robić. Rodzice mówią: a skąd weźmiemy na to pieniądze? Dzieci oczywiście nie wiedzą. W ten sposób daje im się do zrozumienia, że muszą porzucić swoje marzenia. I porzucają. Niestety to programowanie następuje już w bardzo młodym wieku. Nazywamy to warunkowaniem środowiskowym. Jest ono wszechobecne. Jeśli czegoś pragniemy, ale nie wiemy skąd wziąć na to pieniądze, jesteśmy zaprogramowani tak, by uznać, że należy to marzenie porzucić. W konsekwencji ludzie, którzy zastanawiają się nad celem,
nie wytyczą takiego, na osiągnięcie którego nie mają pomysłu. Cały czas się wycofują, aż wszystko dokładnie zaplanują i wtedy mówią: dobrze, mogę to zrobić. Nie ma to nic wspólnego z wytyczaniem celu. To dążenie do czegoś, co już wiemy, jak zrobić. Nie ma w tym niczego inspirującego. Nie dąż do czegoś, co potrafisz zrobić. Musisz dążyć do czegoś, czego pragniesz. Może zastanawiasz się, dlaczego uważam, że wytyczanie celu, który już wiesz, jak osiągnąć, nie jest tak naprawdę wytyczaniem celu. Tak uważam. Według mnie musisz się przede wszystkim zastanowić, dlaczego wytyczasz ten cel. Czy wytyczasz cel, by dostać samochód, dom, pracę? Nie. Wytyczasz cel, by zwiększyć swoją świadomość. Taki jest faktyczny zamysł wytyczania celu. Chodzi o to, by więcej ciebie wyszło na powierzchnię. A gdy to już się stanie, będziesz czerpał znacznie więcej radości ze wszystkich swoich działań. Wytyczanie celu, który wiesz, jak osiągnąć, jest jak śmierć. Nie ma w tym niczego inspirującego. Nie otrzymasz zbyt wiele wsparcia od innych. Prawdopodobnie poddasz się w połowie drogi. Natomiast jeśli wytyczysz cel, który cię inspiruje, nie ma znaczenia, czy znajdziesz wsparcie. Ja znajduję wsparcie u naszego psa, słyszycie pewnie. Będziesz pełen zapału, wewnątrz ciebie będzie żar. Tak można żyć. Musisz zrozumieć, że gdy będziesz dążyć do spełnienia swoich pragnień, nie będziesz wiedział, jak tego dokonać. Miałem szczęście trzykrotnie pracować z Edmundem Hillarym, pierwszym człowiekiem, który dotarł na szczyt Mount Everestu. Jedyną rzeczą, jaka według mnie odróżniała go od innych, był jego rozmiar. To duży mężczyzna. Nie wiedział jednak, jak wspiąć się na szczyt. Był pszczelarzem z Nowej Zelandii. Cóż mógł wiedzieć na temat wspinaczki na najwyższy szczyt świata? Nikt tam nie dotarł. Nie było więc nikogo, kogo mógłby zapytać. Nie mógł też nic na ten temat przeczytać. Właściwie istniały wystarczające dowody, by odwieść go od tego pomysłu. Wiele osób, które próbowało zdobyć szczyt, zginęło. Podobno na szczycie można znaleźć ciała uwięzione w lodzie. To ludzie, którzy tam zamarzli, którzy nigdy nie wrócą na dół. Hillarymu też mówiono, że nie podoła. W 1951 roku pszczelarz zdobył pieniądze, zebrał swój zespół i przewodników, po czym wyruszył w drogę. Poniósł porażkę. Nie zdołał dotrzeć na szczyt. Musiał wracać do domu. Wszyscy znajomi i krewni komentowali: a nie mówiłem, nie jesteś w stanie tego dokonać. On na to: nie udało nam się, ale następnym razem pójdzie lepiej. Wtedy jego rozmówcy wpadali w złość i przestrzegali go: stracisz tam życie. Powietrze jest tam tak rozrzedzone, że nie ma czym oddychać. Tego się nie da zrobić. Mimo to w roku 52 Hillary podjął kolejną próbę. Zebrał więcej pieniędzy, więcej zasobów i znów poniósł klęskę. Ale porażka jest częścią wygranej. Dzięki klęskom stał się bardziej zdeterminowany. W roku 1953 podjął trzecią próbę. Tym razem mu się udało. Stanął na szczycie Mount Everestu. Od czasów Hillary'ego na szczyt wspięło się ponad 1000 osób. Teraz ludzie podchodzą do tego inaczej. Mówią: jeśli ktoś twierdzi, że tego dokonał, to my mu wierzymy. Hillary wierzył w to, zanim ktokolwiek tego dokonał. A jak bracia Wright oderwali się od ziemi? W owych czasach za pewnik uznawano, iż latać nie potrafimy. Oni jednak wiedzieli, że możemy. Mieli wizję. Jeśli potrafisz coś zobaczyć, możesz tego dokonać. Jak to osiągniesz? Będziesz mógł to wytłumaczyć, gdy już to zrobisz. Nie zależy to tylko od twojego intelektu. Dużo zależy od twojej wiary. Musisz wierzyć, że jeśli w twoim umyśle zrodził się pomysł, wprowadzisz swe ciało w wibracje, które zaczną przyciągać ten cel. Dlatego też musisz zrozumieć prawa rządzące światem. Musisz pojąć, w jakiej jesteś do nich relacji. I musisz zrozumieć, że jesteś w stanie tego dokonać. Skąd wziąć pieniądze? Stąd, gdzie akurat się znajdują. Przyciągniesz je. Hillary dotarł na szczyt, gdyż wierzył, że tam dotrze. Rozumiał, jak działa umysł. Rozumiał, że jeśli zachowa w swoim umyśle obraz swoich pragnień, odniesie sukces. Nie widział swojej śmierci, nie widział swego ciała uwięzionego na zawsze w lodzie. Widział, jak wchodzi na szczyt i jak z niego powraca. I to właśnie zrobił. Właśnie w taki sposób musisz to sobie zobrazować.
Musisz zobaczyć, jak zdobywasz swój własny szczyt. I musisz wiedzieć, że wszystko, co jest Ci niezbędne, pojawi się w chwili, gdy będziesz tego potrzebować. Aby to zrozumieć, trzeba zgłębić tajniki prawa mentalizmu. Ja zajmuję się tym codziennie już od ponad 55 lat i wydaje mi się, że dopiero powoli dociera do mnie, o co w tym wszystkim chodzi. A najcudowniejsze jest to, że można to studiować bez końca. Kiedy zaczynasz poznawać siebie i swój potencjał, podróż nie ma końca. I tak od ponad 55 lat budzę się każdego dnia i myślę sobie, mogę więcej osiągnąć, mogę więcej zrozumieć, mogę więcej. To mnie nakręca. To mnie pcha do przodu. Świadomość, że mam do czynienia z czymś nieskończonym, dodaje mi skrzydeł. To słowa nieżyjącego już Boba Proctora. I na koniec jeszcze taki obrazek. Chciałbym, abyś teraz wyobraził sobie, jak zmierzasz do celu. Wiesz, że tam dotrzesz, choć nie wiesz jak. Przed sobą masz wyzwanie albo jakiś problem, który nie daje ci spokoju. To dla ciebie prawdziwy sprawdzian, a ty nie wiesz na razie, jak to wszystko rozwiązać i myślisz o tym cały czas. Pewnego dnia robisz zakupy w supermarkecie. Do kas wije się długa kolejka. Sfrustrowany stajesz na jej końcu. Nagle ktoś potrąca twój wózek z zakupami. Odwracasz się, by zobaczyć, co się stało. Kątem oka zauważasz nagłówek gazety ułożonej na stojaku przy kasie. To, co jest tam napisane, skłania cię do zastanowienia. Po chwili twoja głowa wypełniona jest różnymi myślami i pomysłami i nagle wpadasz na rozwiązanie swojego problemu. Po dotarciu do celu patrzysz wstecz, może to być jakieś 3 miesiące później, i myślisz sobie, gdyby wtedy ktoś nie potrącił mojego wózka. To przykład jednego z takich zbiegów okoliczności. Dzięki nim nasz mózg przestawia się na inną częstotliwość. Rozwiązanie problemu znajduje się na wyższej częstotliwości niż sam problem. Dlatego musisz cały czas podnosić poziom swojej świadomości. Dr Michael Beckwith powiedział, świadomość to bycie świadomym, że jest się świadomym. Czy nie jest to trafne stwierdzenie? Świadomość to zdolność myślenia o tym, że myślisz. Napisał Bob Proctor w książce Sztuka Życia. To są 23 lekcje coachingowe. No właśnie, to, że ciągle mam coś przed sobą i to, że ciągłe rozwijanie się podnosi świadomość i coraz więcej wiemy o tym, jak myślimy, prawda? Świadomość to zdolność myślenia o tym, że myślisz. To jest bardzo piękna odpowiedź na pytanie, po co nam ten rozwój osobisty, dlaczego mamy ciągle coś tam czytać i dlaczego to jest w zasadzie niekończący się proces w naszym życiu, że jak już raz wejdziemy na tę ścieżkę, to nie powinniśmy nigdy z niej schodzić, prawda? No kiedy będzie ten moment, w którym przyznasz, no już się naczytałem, już dosyć tego rozwoju, już jestem rozwinięty, już bardziej się nie da. Kiedy to nastąpi? Rozumiemy się, prawda? Jeśli chciałbyś powiedzieć komuś to, co tutaj Bob Proctor, to nie krępuj się, bardzo proszę, wyślij te audio inspiracje. Przypominam, że jesteśmy też na YouTubie, zaglądajcie tam. Ja bym chciał, żeby docelowo nasz kanał był właśnie tam, żebyśmy się widzieli głównie na YouTubie. Mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli tego za złe, ale YouTube to jest bardziej moje miejsce, jeśli chodzi o te wszystkie kanały społecznościowe. To jest dla mnie miejsce, w którym znajdują się ci, którzy mają coś ciekawego do przekazania. Chciałbym być jednym z takich ludzi na świecie. Pomóż mi w tym, to się to uda. Tymczasem życzę Ci dobrego tygodnia. Dzisiejszy odcinek był dłuższy, ale chciałem, żebyśmy trochę pomyśleli w tym tygodniu. Już ta fala gorąca chyba odpływa, więc możemy trochę uruchomić nasze umysły, wyobraźnie i nasze myślenie o celu. O energii, o częstotliwościach. Myślę sobie, że w miarę rozwoju świata będziemy coraz więcej wiedzieli o tym i coraz bardziej rozumieli, że ten świat i nasze umysły tak właśnie działają. Zostawiam Cię z tą myślą. Do zobaczenia i usłyszenia w piątek. Cześć!